22 czerwca, sobota, Andrzej Buchowski. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego, który można oglądać na żywo także w urządzeniach mobilnych dzięki aplikacji TVP Stream. Polecam i zaczynamy. Na samym końcu ogona Europy. Tak wyglądamy pod względem spożycia ryb. Dość powiedzieć, że Japończycy, wśród których od setek stulatków jest najwyższy na świecie, zjadają ponad 50 razy więcej ryb od Polaków. Dlatego tegoroczne Dni Ozimka są określone wprawdzie różnymi występami artystycznymi, ale głównym wydarzeniem jest organizowany tam Wojewódzki Dzień Pstrąga, który króluje na stołach, podawany na różne sposoby. Dzięki uczestnictwu w LGR Opolszczyzna pozyskaliśmy środki na drogę do Poliwody oraz rozbudowę, modernizację Poliwody. Będziemy realizować projekt modernizacji skwerku miejskiego przy Dom Kultury i budowę ścieżki w Grodźcu. W Ozimku jest największy ośrodek hodowlany tutaj w Poliwodzie, który cały czas się rozwija i to jest obecnie około 40 ton rocznie, natomiast docelowo to będzie ponad 100 ton. Śladowe ilości tłuszczu tak naprawdę, bardzo dużo wysokojakościowego białka, bardzo łatwostrawnego. Mnóstwo kwasów omega-3 i omega-6, które są bardzo potrzebne dla rozwoju, zwłaszcza dzieci. Bardzo ważne są te kwasy dla kobiet w ciąży oraz mnóstwo pierwiastków. Pstrąga najprościej zrobić na grillu, wydaje mi się, albo w piekarniku. Zawijamy go w folię aluminiową, dajemy trochę masła, dodajemy ulubione zioła. Czy tak jak dzisiaj ja będę robił, na przykład dodajemy do środka jabłka kwaśne i żubrówkę. I 15 minut folii czy 20 minut na grillu i on jest doskonały, nie trzeba go nawet przewracać.